Pałac Kultury i Nauki stojący naprzeciwko domu w centrum. Ciężki kamień zalany betonem i posągi z myśli zalanej potem. To są piękne triumfy, najwyższy punkt tego wspólnego miasta. W cieniu rośnie nowa gromadka, kręgi poprzestawiane, każdy jest tu legalnie, zapisy się skończyły. Wstępu już nie ma, sorry dzieciaki, zamiędzy jest full, a nimfy dalej prężą ciała, skóra im czernieje, nikt ich dawno nie czyścił. Wyglądają coraz bardziej groteskowo, jednak się nie zmienia. Teatry wciąż są pełne klientów. Z dekretu wynikało, że każdy, kto tu pozostał bez domu, powinien mieć dom, że tak stanowiło prawo. Jak już oddaliśmy w dzierżawę nasze zwiotczałe mięśnie, ale dzieje się bez przyczyny, jak puszczone ze smyczy, rozbiegło się we wszystkie strony i nie wie, coraz mniej można dotknąć, znikają też ławki czterech śpiących. Całą nocą musieli być wyprostowani, czasem jeżdżą metrem, nie stać tu, bo straż cię policzy. Uhaha, idzie prywata, nowa obietnica, w cieniu ciężki kamień zalany betonem. Widziałem dwa głody, widziałem dwa głody. Jeden był w cudzym słowie i żądał sprawiedliwości, drugi zasysał jelita pełne toksyn. Widziałem dwa pożądania, jedno rozpalało migotliwe czcionki pełne trosk i przemocy, drugie rozpadało się w mitochondriach aż do wybuchu. Widziałem dwa sny o władzy. W jednym musiałem to napisać, w drugim chcę to usunąć. O tym drugim wiem najmniej. Trzyma mnie za gardło i każe patrzeć gdzie indziej ze strachu. Dziękujemy bardzo. A ja bym chciała wiedzieć, od czego autor zacząłby, od którego wiersza autor zacząłby spotkanie? Może od tego, który był już przeczytany, z tego względu, że on się trochę zmienił. Taką niefortunną sytuację mamy, że książka była w fazie produkcji. Ta wersja wiersza, która była przeczytana, w jakiś sposób już jest inna. I może chociażby dlatego. To prosimy. Chociaż to nie był mój pierwszy wybór, miałem tak od początku czytać, jak ciurkiem leci, ale już książka jest jakby gotowa i to, co mamy, to już chyba jest ostateczna wersja. Pałac Kultury i Nauki naprzeciwko domu w centrum. Ciężki kamień zalany betonem i posągi zalane potem. To są piękne triumfy, najwyższy punkt miasta. W cieniu rośnie kolejna gromadka, każdy jest tu legalnie. Zapisy się skończyły, wstępu już nie ma, sorry dzieciaki, zamiedzy jest full. A nimfy prężą ciała, skóra im czarnieje, muzy dogrywają melodie, jedno się nie zmienia, teatry wciąż są pełne klientów. Z dekretu wynikało, że każdy, kto tu pozostał, powinien mieć dom. Tak stanowiło prawo. Ale oddaliśmy w dzierżawę nasze zwiotczałe mięśnie. Coraz mniej można dotknąć, znikają ławki. Śpiący całą noc stali wyprostowani. Prywatne, puszczone ze smyczy, rozbiegło się we wszystkie strony i wieje. Nowa obietnica w cieniu, ciężki kamień zalany betonem. O twojej poezji widać trochę inaczej. Na pewno można powiedzieć, że to jest poezja zaangażowana i poezja w znacznym stopniu komentująca to, co się dzieje wokół nas, prawda? No, to jest trochę też komentarz do wypowiedzi Pawła, który tak w pewnym sensie bronił się przed tym komentarzem. Ale dobrze, Paweł sam wie, że nawet milczenie potrafi być komentarzem, a jego krótki wiersz
który wiersze wtedy przeczytał, był dla mnie mocno zaangażowany, więc ciężko byłoby tutaj rozdzielić w ogóle w tej kategorii poezję. Dla mnie ona w każdym wymiarze coś robi, jakoś działa i wpływa na rzeczywistość. Właśnie, czy rzeczywiście poezja wpływa jeszcze na rzeczywistość? Dopóki się ją czyta, to tak. A kto czyta dziś poezję? Ten, kto czyta. Ale ja mam wrażenie, że to już pozostali tylko ci, którzy sami piszą. Tak, to już jest znowu to pytanie. Ja rozumiem, że ono w jakiś sposób do nas jest mocniej przypisane i że być może wydajemy, ja i Paweł i nam podobni, wydajemy się jakoś tak wyalienowani i nikt już nas nie chce czytać, nie tylko nie rozumie, ale nie chce czytać, nie interesuje się tym, co robimy, ale chyba naszym celem, żeby to nie zabrzmiało jakoś patetycznie, zawsze była poezja, więc pomimo tych naszych trosk i zmartwień i tego, w jaki sposób chcemy troszczyć się o ten świat, w którym żyjemy, to ona jest tym pierwszym celem. Chciałam zapytać, bo część z tych wierszy, których Państwo na razie nie poznają, bo muszą poczekać, aż książka się ukaże, na pewno jest związana z działaniami, czy w ogóle z ekologią, z naturą. Wczoraj miałam okazję rozmawiać z Wojciechem Kasem i on powiedział coś takiego, że dar poetycki to jest dar natury. To nie ma związku z kulturą. Forma ma związek z kulturą literacką, w której się wychowujemy. Natomiast sam talent to jest coś ponadkulturowego, to jest coś, co dostajemy. Czy rzeczywiście, niezależnie od tego, czy nas czytają, czy nie, poeta pisze, gdzie przebiega ta granica, kiedy powiedziałbyś sobie, już nic więcej nie napiszę, bo do nikogo to nie trafia? Czyli tu są chyba dwa pytania. Jedno to jest, dotyczy tego, czy istnieje taki odrębny gatunek, jakaś poezja. Ja tak trochę prowokacyjnie, wiedząc o tym, że ta książka jeszcze nie wyjdzie, poprosiłem o nazwanie tego występu poezja, żeby uniknąć pewnej nieporozumień, ale wydaje mi się, że to nie jest aż takie proste, żeby sprowadzić poezję do oddychania, bo to by chyba do tego prowadziło. A druga część pytania? Druga dotyczyła tego, czy jest gdzieś granica, za którą powiedziałbyś, że więcej już nie piszesz, bo nikt nie będzie tego czytał. Do nikogo to nie trafia, do nikogo nie dociera. Nie, to w ogóle jakby nie ma sensu, takie myślenie. To równie dobrze możemy się rozejść po prostu. Poproszę teraz o wiersze z tej części właśnie takiej biopoetyckiej. Bo ja tak powiedziałam o tej ekologii, bo to jest najłatwiejsze takie hasło, które taki wytrych, ale generalnie to rzeczywiście nie jest tylko kwestia, że to jest poezja wojująca o ochronę środowiska, prawda? Tutaj jest dwa zdania. Tutaj po pierwsze też nie chodzi tylko o ekologię, nie chodzi też tylko o oddychanie, bo bio jest każdy z nas, ale też o pewien rodzaj namysłu nad językiem, który prowadzi do jakichś takich nowych odkryć i pewne nasze, no powiem najprościej, to już tak sprowadzę do parteru, kiedy mówimy, że pies zdech albo umarł, no to już mamy różnicę biopoetycką, więc to chodzi też o walkę w języku samym, żeby pewne systemy wartości przywrócić albo żeby im oddać należyte miejsce. Tak. To teraz poproszę o wiersz. Sarna z bypassem śledzona na Google Maps. Gdyby Vendomondo szkicować mapę joggingu saren, zakreśliłabyś krzywe linie, prostą mapę zwyczajnych ludzkich akcji.
i coś, co nazywają gentryfikacją czy gloryfikacją gatunków, naszych pięknych osiągnięć. Na dowód przedstawiamy wnętrza Luwru i zdjęcia z wycieczki do Nowego Jorku. Tam też rósł las, pamiętasz? Tam wracają sarny uparte i ogłuszone dudnią studnie, wzięte w dzierżawę, wypchnięte poza działki spekulantów. Rozpoczynają się procesy gnilne, wylewka musi być solidna. Inaczej zapadnie się ten świat i wszystkie rękopisy zmokną. Też będę wracał w nasze puste miejsca. Każdy centymetr kwadratowy przemnożony przez liczbę lat to kosmiczny wymiar. Kot nie potrafi wyjść z domu, będzie musiał zostać ze mną. Sklepy są tu blisko. Kolejne sny z matek wpadają pod nasze chwiejne kroki. Musimy szukać nowych dzielnic. Tlen jest towarem deficytowym. Każdy potrzebuje zieleni, maski służą do zdoby. Ludzie choinki na kolanach biskupów, worki pełne prezentów, klasa za klasą, wszystkich was nie spalą. Chociaż po świętach wzrasta niepokój i lęk przed światłem. Wypadnięci z bioder, tak się nazywa nowy proletariat. Każdy kuśtyka jak może, z każdym słowem spełniają się obietnice, a myśmy widzieli w czerwonych kolorach. Tak umiera nasz las, który znamy, tak rodzi się płaskowyż. Ten kraj nazywa się Tu spoczniesz, więc kładź się i w ogień. Zatrzymać ten skok, ten wzrost, ten przyrost. Co ma się stać? Nastroje na moim osiedlu są zmienne, to miastko zna swoje wybory. Patykiem na piasku można nakreślić pewne tendencje, ich zwroty bezpośrednie, kierunki obojętnych spojrzeń. Tylko w tyle, w cieniu drzew, na nowych ławkach panuje spokój. Dlatego nie powinienem już więcej mówić o tym, co ma się stać. Język ponownie się złamie, ale język nie może się złamać, bo przecież jest mięśniem, a mięśnie są ze stali. Już raz miał zamilknąć, a wciąż snuje opowieści. Przelewane przez rzeki i morza aż do naszego spożywczaka, bo to zło, mówi sąsiadka, jest sterowane z góry. I wiemy przez kogo? No właśnie nie wiem. I znam te klocki, widziałem, co można z nich zbudować. Wystarczy zamówić odpowiednie części, a nie wszystkie wyobraźnie zostały ujęte w biznesplan. Nie wszystkie plany zostały ujęte w wyobraźnię. Myślałem, że zostaną tu na dłużej, woda wlała się przez kran. Jest w tych wierszach takie chyba ogromne poczucie odpowiedzialności za to, co robimy teraz i za to, co po nas zostanie, prawda? Wolałbym uniknąć brania odpowiedzialności. Jestem za słaby na to. Ale taki głos już jest wzięciem na siebie odpowiedzialności, wydaje mi się. Tak, znaczy... Męski, tak, właśnie, męski, słusznie podpowiadają dziewczyny. Więc ja się raczej z tego bym wycofał, z tej odpowiedzialności męskiej i jakoś oddał to tej pracy języka, która gdzieś tam się ma dokonać w nas. Więc być może to się zadzieje jakby poza mną. Ale jako człowiek to i tak każdy z nas jest odpowiedzialny, prawda? Ale porzucimy na razie ten temat. Ja chciałabym a propos tego języka, bo rzeczywiście ten język pojawił się i w poprzedniej rozmowie i ty też o tym mówisz. Też masz takie wrażenie, że zbliżamy się do końca języka w tej znanej nam formie? Zbliżamy się do końca świata, nie tylko języka, więc jakby... Czas się zwijać i trzeba to zrobić w jak najmniej... eleganckim stylu. No może nie eleganckim właśnie, bo tu chodzi nie o estetykę. I to jest może ten problem z poezją, tak? Że gdy rozmawiamy o takich problemach, estetyka wydaje się śmieszna, taka burżuazyjna, klasowa, miejska i my tutaj sobie dyskutujemy, a przecież to się dzieje tam gdzieś za nami. Więc myślę, że wolałbym pozostać przy poezji. A wzorce poetyckie, bo mimo wszystko nie jesteśmy w stanie całkowicie się od nich odciąć. No tu jeżeli chodzi o wzorce, to mamy ich sporo. To jest tak, że
ja zawsze traktowałem wiersz jako taką pewną ciągłość i nawet najbardziej awangardowy i postępowy myk, chwyt będzie pewnego rodzaju dialogiem z tym, co do tej pory napisaliśmy, więc jakiś sposób nawiązuje, podobnie jak Paweł, do takiej poezji formalnej, od czego się odżegnywał, nazywanej lingwistyczną. Może słusznie, może lepiej użyć po prostu formalizm. Taki radziecki, o. Tak, właśnie za ten. No tak, ale jeżeli to jest, właściwie nie wiem, jakie wzorce, bo mówimy o formalizm, tak, ale czy awangarda, czy taka zmiana w języku jest jeszcze w ogóle możliwa w tej chwili? Bo kiedy przyszła awangarda, nie wiem, przyszli dadaiści, no to oni coś burzyli, tak? Rozwalali jakiś system, że tak powiem, poetycki. A teraz? Wydaje mi się, że jest jeszcze prościej. Poezja ma to do siebie, że lubi kostnieć dosyć szybko, ona stygnie i w takim bezruchu pozostaje. Później się tylko znajdują naśladowcy. Więc cały czas jest co rozbijać. I ja czuję tutaj, że wręcz to jest niedokończone i zawsze będzie niedokończone. To poproszę teraz o kilka wierszy. Siłownia, planet, terapia. Żeby nie było, że to jest tylko o świecie zewnętrznym. Tak, terapia jest tutaj, pojawia się kilka razy, łącznie z jakimiś tam lekami, które służą tej terapii. Jak mam opowiedzieć o tej ciężkiej chmurze, która zasnuwa oczy i przydusza, gdy podnoszę głowę? Ludzie są tu blisko, cały gatunek w pierwszym rzędzie. Rozrost masy mięśniowej, kilojule kilometrów. Masy ze stali, drewna, pełnego genów, byle do jutra albo kolejnej wyprawy. Bezpiecznej odległości od domu szukaj nowych planet. Tam wszystkie historie kończą się na pracy robotów. A kluczem jest redystrybucja, która zasuwa 8 godzin dziennie, dzieląc komórki w nowych montowniach środkowej części śródmieścia. Mutuje wspaniałe życie, a od słońca rozpoczyna się rozpad. Z zasiłku rosną klaty, z wysiłku pęcznieją dzieci, by przejść na własną działalność ruchu oporu. Opór w tężniach, opór w tętnicach, władza słabnie w mięśniach. To pewnie efekt skali, siłownia planet. I drugi taki osobisty. Wycinka. Te połączenia wytwarzające tlen jak uboczna przyczyna. Miłość wymieszana z troską, etyka rozgałęzień. Domowe koty zjadające ptaki i my zjadające wszystko. Korzenne algorytmy. Nie jesteśmy jak drzewa. Korytarze na powietrzu wyjścia, ewakuacyjne żab. Skóra, nasz układ odniesień też oddycha. Przyduszony na rzecz kogoś czas pracy, więc kiedy chcesz wracasz. Kiedy wracasz, chcesz tylko spać. Uniesienia mięśni w objęciach, wybuchy płaczu. Komórkowe wydzieliny jak sygnały ostrzeżeń. Niech noszą zagrożenie po naszym lesie. Jak sztandary to tylko czerwone. To pokot, gdzie każdy gasi po sobie. I nikt nie wie, kto został królową. Gdzieś światło, my i ludzie. Sterylizacja do utraty obcych białek. Gdzieś światło, które pracą swoją pozwoli nam dłużej pożyć razem. Zauważyłam, czytając te wiersze, że jednym ze słów, które się przewijają przez wiele tekstów, zupełnie czasem nieoczekiwanie, jest słowo oddech albo wdech. Rzeczy związane z taką podstawową funkcją życiową. Zastanawiałeś się, dlaczego to się tak przewija? Z lęku. O to, że nie nabierzesz oddechu? Tak. I ten lęk jest też trzecim słowem, który właściwie pojawia się obok tych dwóch, więc te wiersze wtedy nabierają takiego wymiaru mocno prywatnego. I to jest taki mój lęk,
niczyj jakiś społeczny, polityczny czy wymyślony. Myślisz, że odbiorcy, czytelnicy tej książki też poczują ten lęk tak osobiście właśnie, żeby... Czy to jest przypadkowy efekt, czy to jest zamierzenie takie, żeby właśnie pokazać, że ten lęk powinien być w każdym z nas? No i właśnie mam gotową odpowiedź. Kolonie Venlafaxina i Pregabalina. Jak wygląda życie bez lęku, gdy wychodzić z domu? Słyszałem, że jest zajebiście łatwo. Powiedziałem, że się boję, żeby mi coś przypisała, ale to teraz normalne, na obrzeżach świata, który jest kulą. Lęk uogólniony został za sprawą katastrofy, o której wszyscy mówią. Wyszedłem bez recepty, z garścią pigułów w dłoni. Rozdałem je gołębiom. Gdzieś na obrzeżach świata, który jest kulą, chleb pęcznieje cudownie w żołądkach. Wystarczy, że ściśniemy je mocniej, a starczy dla wszystkich. Gdzieś na obrzeżach świata, który jest kulą, zło opanowało kolonię. To ciężko rozróżnić ten lęk. Tak, ale zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest odpowiedź na to, czy wierzysz w to, że twój przekaz, twoje wiersze zaszczepią ten lęk i cokolwiek zmienią? To była odpowiedź w tym sensie, że lęk uogólniony został już dawno, to znaczy, że w pewnym sensie żyjemy... Ale czy się nie oswoiliśmy z nim, tak, że przestaliśmy w ogóle zwracać na niego uwagę? To tak kiedyś Szkłowski mówił, że automatyzacja zjada meble, dzieci, żony i lęk przed wojną. Wydaje mi się, że jakby on został, on został obudzony w tym sensie, że pojawia się jakaś taka polityka lęku i teraz mi ją trudno rozpoznać, czy ona jest z tej dobrej strony, czy z tej mrocznej strony, ale lęk wzrasta w społeczeństwach i to nie jest tylko mój prywatny lęk, który ma zupełnie inne podłoże, pewnie jakieś chorobowe, ale też to jest lęk ogólny, uogólniony, społeczny. Czyli poeta jakby wraca, poezja wraca do takiej funkcji społecznej, bo przez ostatnie lata to jednak było takie trochę właśnie ozdobnikowe, jakby po czasach, ja już nie mówię o socrealizmie, bo to jest zupełnie inna bajka, co można dyskutować, czy to w większości była poezja, czy nie, ale czy ona ma szansę wrócić do takiego dyskursu publicznego, do takiego, żeby użyć poezji zamiast walić się po głowach maczugami, jak to się teraz dzieje? No ja już źle zacząłem od słowa ja. I może od tego zacznijmy, żeby skreślić to słowo ja i zamienić na my. I tutaj wydaje mi się, że tak, że poezja będzie pełniła tę funkcję, jak jej już nie pełni. Nie tylko w tym kuluarach akademickich rozważań, tylko też na ulicach. I to też widać. Tu Paweł wspomniał o slamach, żeby tak z naszej tej prywatnej perspektywy powiedzieć, to jest to zainteresowanie coraz większe. I to takie bym powiedział masowe, jak nie ludyczne wręcz. To poproszę teraz o kilka wierszy takich, którymi chciałbyś, no nie, manifest to nie jest dobre słowo. Nie, przeczytaj po prostu kilka wierszy. Ten akurat, nie wiem, chyba czytamy sobie w myślach, ja myślałem jakimś tam, teraz właśnie miałem znów jakąś odpowiedź. Ten wiersz trochę zmieniony był w przekroju i miał taki, zauważyłem później, no, jakąś reakcję wywoływał, więc może to jest jakaś próba odpowiedzi. Miłość w czasach smogu. Wy, które tu rodzicie, porzućcie nadzieję. Ktoś nasmarował napis na wielkiej płycie. Ta dojmująca samotność galakty to tylko tło dla pastelowych bloków. Grochów wygląda idiotycznie na tle nieskończonego nieba. A co jeśli w sąsiedniej Drodze Mlecznej jest podobne osiedle?
Myśl o tym przyprawia o zawrót głowy. Wody odchodzą szybciej niż myśleliśmy. Za oknem stężenie pyłu wywołuje piękną zorzę. I tak nie wolno wam wychodzić z domów. Ta dzielnica nie jest centrum zarządzania światem. W innym, lepszym miejscu powstaje algorytm przetrwania. Miłość ograniczy się do wymiany tlenu. Czyste macie płuca? Myślcie o zabezpieczeniu. I pamiętajcie, wasze cele to ich cele, a celem od zawsze byłyście wy. I już wracam do jednego. Chwileczkę, przepraszam, bo się muszę odnaleźć. To wygląda prawie tak samo, jakby szukał w książce, jakby nie były zaznaczone wiersze, prawda? To właściwie to samo. Bo ja szukam w książce. Tylko... No tak, ale my w papierowej szukamy podobnie. Chyba, no, że mamy zaklejone karteczki. Rozmawialiśmy o tym, że jednak książka papierowa z racji tego, że porusza też inne zmysły, działa na inne części mózgu, więc jest zupełnie inaczej odbierana, więc papier chociażby z tego względów terapeutycznych pozostanie. To dobrze. Okej. To jest wiersz, który kończy, ale nie chciałem, nie wiem, czy to chyba, że już koniec, ale... Nie, jeszcze nie, powiedzmy, wiersz, że mamy jeszcze jakieś 5 tak, minut. Dobrze. W krzakach starego. Tłum dopadł, tłum wiwatuje, beton brunatnieje. Rodziny z dziećmi przeszły przez miasto. Podrosłe podlotki, podrosłe panny weszły w nowe porządki. Ciężkie bloki zwały piasku, ktoś by pomyślał, że przyroda zrobi to za nas. Funkcje nadane dawnym miejscom zamarły. Siedzimy, nikt nas nie widzi. To nie jest widziane przez nikogo. Stan pozwałowy, spalone afisze Teatru Nowego, ale nowy teatr nie istnieje. Zostały scenografie. Fenomenologia betonu, jak i nasz ślad węgla. Weszliśmy w krzaki bez słów, przynieśliśmy koc. Ta przestrzeń nie jest sterylna. Oddzielimy się od tego, co żywe. Pył osiadł, lawa wystygła. Co dalej? Idziemy robić ten świat, czy zostajemy? Liściastym bębenkiem wyznaczać rytmy. Krzaki są w nas, a my w krzakach. To już nie jest alternatywa, to równoległa stacja. Czy ustawiałbyś swoją twórczość, swoją poezję w opozycji do kogoś, do jakichś innych nurtów, czy szukasz i czerpiesz ze wszystkiego, co się teraz ukazuje, do czego masz dostęp? To nie jest tak, że jestem bezkrytyczny wobec poezji, która się pojawia, ale nie chciałbym chyba mówić na głos. Mimo że kiedyś pełniłem rolę krytyka literackiego, właśnie mi się tutaj to jakoś tak nie skleja. A czy nie lubiłeś być krytykiem? Nie. Dlaczego? Z tego względu, że pouczanie niewiele wnosi i młynkiem tak trochę zmieloną już warstwę jakby poezji próbujemy przetworzyć. Ważna jest rola krytyków, ja jej tutaj nie chcę, chociażby to, że Paweł Kozioł chociażby tutaj na sali był jednym z pierwszych, który odczytał mój poprzedni tomik Sfory w tak dobry sposób, że byłem spokojny o odbiór. I naprawdę to życzę każdemu takiego odczytania. To mimo wszystko rola krytyków tutaj jest dosyć bardziej wysunięta frontalnie. Ale zawodowo jesteś teoretykiem literatury. Profesor Balbus, Stanisław Balbus, pisząc wstęp do własnej książki na temat poezji szymborskiej, w pierwszym właściwie chyba akapicie napisał, że literaturoznawstwo zabija poezję, bo rozkładanie wiersza na części pierwsze właściwie mija się z celem. Czy też tak sądzisz, czy sądzisz, że nie ma potrzeby grzebać, że wiersz należy, czy poezję należy poczuć, a nie rozłożyć ją na kawałki? W ogóle tak nie myślę, że należy ją poczuć, czy coś takiego. Jest, mimo wszystko pozostaje konstruktem intelektualnym i
rola krytyka jest tak samo ważna jak w malarstwie. Co byśmy wiedzieli o impresjonizmie, gdyby nie to, że pierwsi odważni o nim napisali. Więc a autorzy sami wypowiedzieli się na temat swoich dzieł, co też jest uwagą do Pawła, który chciałby, żeby autor być może schował się za tekstem. To jest niemożliwe po prostu, więc i autor, który gdzieś tam mówi w imieniu swoich wierszy, ale i krytyk są niezmiernie ważni. To teraz, ponieważ dają nam sygnał, że musimy kończyć, to teraz bym chciała, żebyś przeczytał taki tekst, za którym mógłbyś się schować jako autor. Dobrze. Ja mam tendencję do czytania zbyt szybko i niewyraźnie i mylić słowa, bo mam dysleksję, ale spróbuję teraz lirycznie to zrobić. Przepływ. Jak wygląda sen z drugiej strony powiek? Widziałaś mój, jest jak wymazywanie, zacieranie śladów. Słyszałaś, że każda komórka ma zaprogramowane zniszczenie. Inaczej ugrzęzłyby w nieskończonej mutacji. Dlatego kumulacja kapitału musi się kiedyś skończyć. Wielkim wybuchem surowego życia. Podobnie było z nami. Pasek materiału skracał się aż do wyczerpania zapisu i całe bogactwo danych rozplotło się. Gdy usycha drzewo, wypuszcza resztę soków, by później wysłać nas o metr dalej. Wciąż mam do ciebie blisko. Mogę patrzeć i liczyć, że znów się wyłonisz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko powiedz, kiedy ta książka ma szansę się ukazać i gdzie będzie można jej szukać? Książka jest teraz w wydawnictwie poznańskim i być może w ciągu 2-3 tygodni już będzie gotowa i czyli na pewno stronie wydawnictwa będzie można szukać. W ciągu miesiąca na pewno. Dziękuję bardzo. Przepraszam, dodam taką reklamę. Będzie miała tytuł Rytm Alg, co ma coś wspólnego z algorytmem. Dziękuję bardzo.